naszema telewidzu. A czekaj, to nie ten kanał. To nie ten kanał. Chociaż ale mój content, się tak wydawać. Tak. Moi drodzy widzowie mają taką tendencję, że lubią mi spamować rzeczy na DM. Mhm. Bo nie wiem, im się wydaje, że małpy razem silne i jak mi 25, 45 osoba coś napisze, to jest większa szansa, że to przeczytam. I w sumie tak jest. I przeczytałam bardzo dużo informacji, że obejrzyj ten odcinek, ukrytej prawdy tam jest Łukasz z hotelu Paradise. To jest, czegoś wszyscy śmiejemy. No i sprawdziłam to i okazało się, że w istocie jest tam Łukasz z hotelu Paradise. Łukasz hotel. Czekaj, ale... Łukasz ten, który jako pierwszy odpadł z hotelu Paradise? Otóż to. Hmm. Łukasz, który najwięcej błaznował. Łukasz, który stał się bitewnikiem Prime MMA. I chyba przegrał nawet. Tak, przegrał. Przegrał z chłopakiem Jaroniewskim. Także, jako że ja robię hotel Paradise, a ty robisz paradokumenty, a ja nienawidzę paradokumentów tak ale naprawdę. Potrzebujesz kontentu na swój kanał. To jesteś tutaj, żeby mi pomóc. Ukryta prawda, wiesz, dobry rocznik. 43 minuty, tak, dobry czas. Wiesz, jak wygląda, jakbyś nagrywała w staniku? Nie nagrywam w staniku. Nie jest stanik, tylko to jest takie coś. No to pokaż to coś. Takie o. No, no to jest takie coś. No bo tak w sumie spojrzałem w podgląd i byłem like, no to trochę wygląda, jakbyś nagrywała w staniku. Ale jakbym nagrywała w staniku, to by było jakieś możliwe? Tak, to by było nieetyczne, ale gdybyś nagrywała w kostiumie, byłoby okej. A tak, no tak. No. Na jednym z warszawskich osiedli mieszka 42-letnia Alicja Kochanowska. Jej mąż kończy dziś 41 lat i kobieta czeka na niego z urodzinową kolacją. Jest zła, bo mężczyzna spóźnia się już prawie 2 godziny. Dobry wieczór, skarbie. O, jak miło, że wpadłeś. Czy czeka na niego z kolacją urodzinową, ale jest f***ona i nie da mu się dotknąć. No bo za długo szedł. Ale ta kolacja też już tam czeka 2 godziny, tak? No tak, i ona też. Ale to ona nie mogła na przykład mu napisać, kiedy będziesz? Znaczy... No może zawsze kończy na przykład o tej samej godzinie, a teraz, nie wiem, konia walił może po drodze. No, Misiu, może poszedł do kochanki po drodze, rozumiem. Sfrustrowana jest dziewczyna. Jesteś na mnie zła? Ja? Skąd? Co roku w urodziny przygotowuję ci kolację, to jest nasza tradycja. Miałabym być zła, że ją olałeś? Kochani, wybacz, ale mam tyle roboty. Ale nie tylko ty pracujesz. Ja też mam swoje obowiązki, a mimo to wyrywałam się z biura, żeby ugotować to wszystko. Dziękuję, doceniam to bardzo. Tak! Gdybyś to doceniał, to byś chociaż zadzwonił i powiedział mi, że będziesz później. Albo byś odebrał mój telefon, a ja wydzwoniłam jak jakaś kretynka. Okej, rozumiem, czyli jednak wina jest po jego stronie. No oczywiście, ona że tak. Kontaktować z nim, tak. Oczywiście, że wina jest po jego stronie. Od początku miałam, jakby trzymałam z nią. Ja nie miałem żadnej idei, kto jest winny, ja uważałem po prostu, że być może miał jakiś ważny powód, ale no... Jaki może być ważniejsza rzecz do zrobienia, niż kochać swoją żonę? Kochać swojego męża? Ma jeszcze męża, on... To insynuujesz, że on ma i żonę, i męża? Nie. Mam problem z telefonem, wyłącza się, jak ktoś dzwoni. Kobieta wciąż zastanawia się, jak poprawić swoje relacje z mężem. Co, myślisz, że źle, że się wczoraj wkurzyłam? Nie to miałam na myśli. Każdy by się wkurzył w twojej sytuacji. Przecież specjalnie się wcześniej z roboty zerwałaś. No. I za to dzisiaj tu będę siedziała po godzinach. Beznadziejna sytuacja. A powiedział ci przynajmniej, dlaczego się spóźnił? Aha. No przez tę laskę nową, Beata. Ponoć niczego nie ogarnia i Jarek musi jej wszystko tłumaczyć po 100 razy. I to tak trwa od miesiąca, jak nie dłużej. No to słabo. Tak się zaśmiała pod nosem, bo myśli sobie, no niech kłamata, to jest ta moja koleżanka z pracy, no, jednak. Czwarty raz jest taka sytuacja, że stanowała asystentka i ona dalej nie rozumie, no nie będę jej wyprowadzała z błędu, co tam. Może jeszcze załamie się psychicznie i wskoczy na jej pozycję. Nie nakręcaj się. Niedługo weekend i nadrobicie wszystkie małżeńskie zaległości. Tak, jasny weekend. To będzie odsypianie zaległości z tygodnia, zakupy, telewizja i weekend minie jak z bicza strzelił. Ach, widzę, że jesteś dziś na nie i nic, co powiem, tego nie zmieni. Nie. Aktorka sama się zaśmiała pod nosem, nie wiem, czy widziałaś. Sama się zaśmiała pod nosem ta aktorka. Kocham Jarka. Jest dla mnie najważniejszy na świecie. Może powinnam jeszcze bardziej się postarać, zamiast mu marudzić i łapać focha. No ale było mi wczoraj tak strasznie przykro. Miało być miło i romantycznie, a skończyło się kłótnią. No, sama refleksja nie jest zła, no ale pytanie, czy on ma jakąś ukrytą prawdę? A jak się nazywa ten program? Dlaczego Piank? Musimy mniej pracować, bo się w ogóle nie widujemy. No, to żeby to było takie proste. No proste, trudne, nieważne. Za chwilę nie będziemy wiedzieć, jak mamy na imię. Ale przesadzasz. Taktycznie powiedział, żeby było, że pamięta dalej. Szkoda, że nie popełnił błędu, byłoby śmieszniej. Ewa, Ania? Jak się nazywa ta asystentka moja? Beata? Oddalamy się od siebie. Nie czujesz tego? Nie widzisz? Szczerze? Nie.
No i pogadane. Mi się wydaje, że ich małżeński problem jest troszkę głębszy niż to, co ona myślała. Ja myślę, że on po prostu, on już się poddał dawno, wiesz? Myślę, że on po prostu uznał, że nie. Ona już jest, no trudno. Trudno, że ona jest. Niech już tak będzie. Oboje robimy kariery. Ty chcesz do czegoś dojść, masz swoje ambicje i ja to samo. Wiesz co, jak tak dalej pójdzie, to dojdziemy do sądu na wspólną rozprawę rozwodową. No i trudno. Słuchaj, kobieto, to była sugestia, że chcę iść na Morenkę. Dojść, rozumiesz? Dojść! Mogę zmienić pracę. Co? Tak się starałaś, żeby się dostać do tej firmy. Przeszłaś jakąś morderczą rekrutację. Teraz chcesz z tego zrezygnować? Ale ja ci mówiłem, przez tę Beatę pracuję teraz trochę więcej, ale ona w końcu zacznie ogarniać. Ale jak bardzo slow in the head musi być Beata, żeby przez miesiąc nie móc załapać, na czym polega jej praca? Co oni tam, atomy rozszczepiają w tym biurze? Może w roli Beaty będzie Łukasz Sadu Paradise. To by dużo wyjaśniło to. Beata, Beata, Beata i tak jest od miesiąca. Ja się czuję jak w trójkącie. Ty podejrzewasz mi jakiś romans? A uderz w stół i nożyce się odezwą. Ala, daj spokój, to jest tak niedorzeczne, że nawet mi się tego nie chce komentować. A zrzucanie pracy, to dobrze ci radzę sobie, daruj, bo będziesz tego potem żałować. W każdym razie ja swojej na pewno nie zamierzam rzucić. Ja bardzo nie rozumiem, wiesz, czy ten mąż faktycznie ma ten romans, czy nie ma tego romansu? No, na tym polega jego gra aktorska. Na tym polega jego gra, ja to rozumiem. Tylko bardzo chciałbym, żeby tego romansu faktycznie nie było i żeby to zrobił taki, wiesz, taki wielki flip się pojawił, że ona się wda romans. Z Łukaszem z Hotelu Paradise. Tak, i powie mu, ha! A on powie, a ja nic, Beata naprawdę jest durna. Czyli on naprawdę nie rozumie tego, co się dzieje między nami. Jak mu powiedziałam, że myślę o rzuceniu pracy, to spojrzał na mnie jak na jakąś wariatkę. No bo jest to dość pomysł z czapy, że za dużo pracujemy i za mało spędzamy ze sobą czasu. Rzućmy pracę. Tak, to jest bardzo ekstremalna rzecz do zrobienia. Rzućmy pracę. Jeśli zamieszkamy pod mostem, będziemy mieli bardzo dużo czasu dla siebie. Pogadać. Na przykład. Tak. Przytulić się. Razem pożywać w świetniku. Alicja nie wracała już w rozmowach z mężem do tematu rzucania pracy. Dziś kobieta została niespodziewanie wezwana do gabinetu szefa. Podjąłem decyzję o rozbudowie pani działu. Podpisaliśmy nowe umowy z kontrahentami i w związku z tym będziemy zwiększać zatrudnienie. Zauważ, że w ogóle w tych wszystkich ukrytych prawdach, w różnych sprawach w ogóle, oni często pracują w biurze, ale nie wiadomo... Ale wie, co to jest za firma, no nie? Wiesz, to jest ta legendarna praca przy komputerze. Ty po prostu siedzisz sobie gdzieś, czekasz na owocowe środy. Panią widziałbym na stanowisku kierowniczym. Mnie? Proszę nie udawać zdziwienia. Ale ja chciałam rzucać tę pracę! Pan, no bo sytuacja właśnie jest tak trochę awkward, no bo ja tak naprawdę od 3 miesięcy podminowuję swoje własne działania, żeby stąd wylecieć. Ale wiesz co, tak sobie myślę, jak patrzę na to tutaj, tą scenę, to myślę sobie, COVID przyniósł jedną dobrą rzecz i jest to praca zdalna, którą wielu ludzi może teraz podjąć. Ile czasu marnowało się siedząc w biurze? Realna praca trwa, nie wiem, 3 godziny, ale musisz tam siedzieć i na przykład udawać, że lubisz tych ludzi wokół siebie i tak. Coś nie tak? Nie. A czy ja mogę prosić o chwilę do zastanowienia? Nad czym chce się pani zastanawiać? To jest bardzo dobre pytanie. To prawda. Chcę jej dać awans. I widzę to po jej oczach, że tam chyba więcej będzie zarabiała. Tak, więc... tam chyba no, co najmniej 1 zero zostało dopisane, więc... No. Awans na kierownika? Super sprawa. I jaka pensja, po prostu bajka. W normalnych okolicznościach podpisałabym ten papier bez wahania. No ale nie teraz, kiedy nie dogaduję się z Jarkiem. Przecież chciałam rzucić tę robotę, żeby ratować nasz związek. A po awansie będę miała jeszcze mniej czasu. Psst, psst. Mam dla pani taką wieść. Kojarzy pani takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? To k***a nie jest prawda! Długo na to pracowałam, ale teraz nie wiem, co robić. No wiesz, ja bym się nie zastanawiała nawet minuty. Jak mówi stare przysłowie, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Jest takie przysłowie? Nigdy go nie słyszałem, natomiast... Ja myślałam, że ona powie, nie wiem, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Gdzie kucharek Krzyś tam nie ma co jeść? Baba z wozu konie mdrzej. No i co z tego masz, że wcześniej wracasz do domu? Jak on siedzi do późna? No w sumie racja. Ale boję się, że jak będzie wiedział, że mnie nie ma, to już w ogóle zacznie wracać w środku nocy. A ostatnio był jakiś inny, taki daleki myślami, jakby coś ukrywał. A okej. Okay. To trzeba było tak od razu mówić. No to ja już wiem. Słuchaj. Zostałam zradzona przez swoich mężów 25 razy, więc... Można powiedzieć, że mam pewne doświadczenie w aspekcie późno wracających mężów. No mój ostatni wracał tak długo, że skończył na cmentarzu. Nie wiem, jakim cudem siekiera znalazła się w jego głowie. Kochana,
Ja to przerabiałam ze swoim. Wiedziałam. Już po minie wiedziałam, że to jest doświadczona kobieta w byciu zdradzoną. Nie by był taki daleki, dopóki nie zorientowałam się, że ma na boku inną. A ta cała Beata, o której Jarek tyle gada? Widziałaś ją? Znasz ją? Mega fajne są w ogóle takie przyjaciółki, które zamiast powiedzieć ci: słuchaj stara, damy sobie radę, jestem z tobą, musisz z nim pogadać, może idźcie na jakąś terapię małżeńską, może jakoś ten... Chciałbym tylko ci powiedzieć, że to jest jej sąsiadka. Tutaj nie było do końca powiedziane, że to jest przyjaciółka, to jest sąsiadka. Jest możliwe, że widzą się czwarty raz w życiu na przykład. Ach, no tak, sąsiad zawsze chce, żeby tobie było gorzej. Oczywiście, że tak. No to wszystko ma sens, jesteśmy w Polsce. Nadgodziny? Tak, tak. Już ja wiem, jak one wyglądają. A Jarek niby taki grzeczny, spokojny, a tu proszę, romansik na boku. Ona to już rozszyfrowała. I tak się rodzą takie właśnie ploty, wiesz. Ale to jest ta kobieta, która, wiesz, stoi pod warzywniakiem i obgaduje wszystkich sąsiadów. To jest ta kobieta, która mąci. Wiesz, nagabuje wszystkich przeciwko komuś, bo tak jej się wydaje, że tak jest. W średniowieczu takich się paliło na stosie. Nie, w średniowieczu tacy zostawali właśnie władcami na przykład. No to też. Albo na stos. To mu gębą. Alicja podjęła decyzję dotyczącą swojej przeszłości zawodowej. Kobieta mimo wątpliwości postanowiła przyjąć ofertę prezesa. Hej, naprawdę zgodziłaś się? Super. Tutaj za plecami ma nóż. Ona była, wiesz, druga w kolejce. Cholera, zasłużyłam na ten awans. Pewnie, że tak, daj się wyściskać. No i teraz nóż powie tak. Z tego pierścionka takie ostrze wychodzi. Hej skarbie, co tam? No cześć, dzwonię, bo dostałam awans na kierownika działu. Naprawdę? Super, kochanie, jak się cieszę. Rozumiem, że pomysł rzucania pracy już ci wywietrzał z głowy. No miałaś rację, to było bez sensu. Czyli mamy dzisiaj co oblewać? No właśnie, miałam zaproponować. Może zamówię stolik w tej małej włoskiej knajpce przy parku? Pewnie. A na 19 dasz radę dojechać? Jasne. Jeszcze raz gratuluję. No to... Zdradza ją jak... Właśnie jestem tak zdziwiony, bo to jest taka przecież miła, fajna tak, rozmowa. Tak, tak. Daje jakieś takie wrażenie, jakby chciał się poprawić. Mhm. Zdradza ją, na pewno. Nie, myślę, że po prostu Beata nie poszła do pracy tego dnia. I po prostu nie ma po co siedzieć. 42-latka była szczęśliwa, gdy Jarosław przyjechał na czas do restauracji. Okazało się jednak, że jej radość była przedwczesna. Wszystko bym zrozumiała. Ale nie to, że gdy złożyliśmy zamówienie, ty nagle wstajesz i wychodzisz i zostawiasz mnie na 2 godziny, ponieważ dzwonią z pracy. O, to dość akurat słabe. To słabe, ale bardzo śmieszy mnie to, że oni nam tego nie pokazali, tylko nam to opowiada, bo nie chciało im się robić całego tego cyrku. Z wynajmowaniem przestrzeni w knajpie. Tak jest. Przepraszałem cię już tyle razy. Beata nam... Ja mam w nosie Beatę i jej problemy z fakturami. A może Beata po prostu spóźniła się do pracy, została może dłużej i znowu go zawołała. Ale wyobraź sobie, że kończysz pracę, jesteś już, wiesz, 2 godziny po pracy i dzwonią do ciebie, że jakaś baba ma problemy z fakturami. No, poprawna odpowiedź brzmi: co mnie to interesuje, jutro jej to zrobię. Ale gość, nie wiem, może bardzo mu zależy, żeby... Spędzić czas z Beatą. Tak. Przepraszam cię jeszcze raz, ale gdybym nie odkręcił z tymi fakturami, ludzie dostaliby jutro pomylone przelewy. Ty, a więc jak firmy, z którymi mamy współpracę, nie płacą na czas faktur, to wszystko Beaty wina! To co, wszędzie w każdej takiej firmie są Beaty. Każda ta faktura nieopłacona to jakaś Beata. To jakaś Beata. Kąpać, położyć. I co to jest? Co? Co to powróci? U, to oni tak z Beatą na ostro? Nie no, przewrócił się, wpadł na jakieś gwoździe, no co ty? A to, wczoraj na siłowni zahaczyłem o sztangę. Kumpel opuszczał, a ja się zamotałem. Tak, a może to ta Beata cię podrapała? Co? Czekaj, on chodzi na siłownię jeszcze przede wszystkim? Oni nie mają czasu się widywać, a on ma czas na siłownię? No właśnie teraz to wyjął, no nie? Wcześniej nie było o tym mowy. Może ona nie wie o tym, że on chodzi na siłownię nawet. A może to jest ta jego ukryta prawda, że on chodzi, chodzi na siłownię? Ja muszę w końcu wiedzieć, na czym stoję. Dzień dobry panią. Jest i on! Jest twój bohater. Norberta Okulickiego, młodszy specjalista. On się nic nie zmienił. Młodszy specjalista od czego? Operowania drągiem? Młodszy specjalista od uwodzenia kobiet, które podejrzewają swoich mężczyzn o zdradę? Myślisz, że to będzie jego rola? Mam nadzieję. Ja chciałam tylko zauważyć, że ten odcinek już był nagrywany parę lat temu. Ten człowiek w ogóle nie zmienił swojej NPC-owej mimiki twarzy. Nie, nie. Pan jest świeżo po rekrutacji. Dzień dobry. Dzień dobry. On po prostu powiedział dzień dobry i mnie to bawi. Ale mam takie coś, że wiesz, gdybym ja nie oglądał sobie tego hotelu Paradise, gdybym nie wiedział, kim on jest, to ja bym go potraktował, wiesz, jest to aktor w paradokumencie. Tak, tak, natomiast tak. Z tego powodu, że wiemy, kto to jest, to zawsze to się inaczej ogląda. Tak, obrazów, tak, tak, nie? Tak. Pani Alicjo, właśnie, szefowi bardzo zależy na tym, że pani była na kolejnych rekrutacjach. O terminach będę panią informować. Oczywiście.
To co? Zajmą się panie naszym. Widziałeś, jak on ją zmierzył ten wzrokiem? Widziałem. Alicję czeka następnego dnia wielogodzinna rekrutacja pracowników do nowego działu. Dlatego dziś postanowiła wyjść z biura wcześniej i pójść na zakupy, by poprawić sobie nastrój. Niespodziewanie odebrała niepokojący telefon od sąsiadki. Ta kobieta wychodziła z naszego mieszkania? Pewności, że z mieszkania to nie mam. Ale na pewno schodzili po schodach. Najpierw ją zobaczyłam, potem Jarka. Skandal! Skandal! Czy ona nie rozmawiała z tą sąsiadką, która właśnie no nakręca oczywiście, dymy? No oczywiście, z tą paranoiczną. Czy nie nazwał mi paranoiczną, po prostu ona kręci dymy. Co jeśli on zdradza ją z tą sąsiadką? I ona stwierdziła, że najciemniej jest pod latarnią. Tak, i ona teraz nakręca się, bo ona chce go dla siebie, żeby... Tak. No. A jak ona wyglądała? Opisz mi ją. Bardzo atrakcyjna, piękna, szczupła, długie jasne włosy, taki płaszczyk taliowany, szpilki, no normalnie gwiazda filmowa. To jej poprawiła humor? No przynajmniej Jarek... Szczera, tak? Przynajmniej Jarek wysoko mierzy, tak? Dziękuję, że zadzwoniłaś. No zastanawiałam się, czy to zrobić, no bo nikt nie lubi dostarczać złych wiadomości, no a uznałam... Że jednak lubię poddymić bardziej niż uznałam, o ciebie. Że jednak, no wiesz, no dobra ściema nie jest zła. Słuchaj, właśnie ci ściemniam w tym momencie. Pozdrawiam. Lepsza najgorsza prawda niż kłamstwo. A najgorsze kłamstwo? Jest lepsze niż najlepsza prawda. Do tego doszło, że Jarek zdradza mnie w naszym mieszkaniu, gdy ja jestem w pracy? To z tą kobietą spotyka się wieczorami? A może spędza z nią pół dnia, a potem po nocach musi nadrabiać zaległości w pracy? A może Jarek ma po prostu kilka kochanek i tak wiesz. Musi jakoś dzielić swój czas. Jedna w pracy, jedna w domu, jedna na siłowni. Jak marynarz w każdym porcie ma inną kobietę. Tak jest. Postanowiła wprost zapytać męża o wizytę tajemniczej kobiety. Ala? A co ty tutaj robisz o tej porze? A ty? No właśnie, nie miałeś być w robocie? Powinien pracować do późna. Kim ona jest? Tu cię ta obchodzi, ruro jana. Masz pecha, bo ktoś was widział. Ona wychodziła stąd, a ty z nią. Co? Czekaj, rzeczywiście z góry schodziła jakaś kobieta, jak zawróciłem po laptop do samochodu. No, ale to nie była moja kochanka, szła z góry. Może od Walczaka? Od Walczaka. Wiesz co? Możesz mnie okłamać raz i drugi, ale ja i tak prędzej czy później dowiem się prawdy. Dwa razy jest spoko, ale za trzecim razem już się triggeruje. No fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you, fool me thrice, I don't fucking know. Mhm. Ale ja bardzo bym chciała, żeby się okazało, że on jej wcale nie zdradza, że jakby on jest czysty absolutnie, mhm. Że wszystko co on mówi jest prawdą. Ja bym chciała, żeby okazało się, że głównym antagonistą faktycznie jest ta sąsiadka. Tak. I że ona, ale jaka rola Łukasza z hotelu Paradise wtedy. No on musi ją uwodzić, on musi uwodzić tą typiarę, to jest, musi być to. Ja chcę zobaczyć, jak Łukasz uwodzi. Widziałaś już. Ale chciałabym tak, że na napisanym scenariuszu, a nie na tym co on wymyśla z głowy, bo jak on wymyśla z głowy, to panie drogi. Zaczynam powoli dośmieć tych podejrzeń. Nie mam żadnego romansu i tyle. Przepraszam, wracam do firmy. Teraz będzie setka z nią i ona powie: kurde, no już sama nie wiem, tak, może już sama wątpię w moje... Ja zaraz oszaleję, już nie wiem co myśleć. Żadnych śladów randki, innej kobiety, nawet zapachu perfum nie czuć. Kurde, no już sama nie wiem. Kochanowscy mają ciche dni. Alicja skupiła się na pracy, by nie myśleć o podejrzeniach wobec męża. 42-latka obmyśla plan, jak przyłapać go na kłamstwie. No i... Widzisz, się może. Ale widzisz, zatrudnili go, po to, żeby kawę przynosił, podawał i tak. Taki asystent typowy. No, taki no właśnie starzysta, no nie? Nie, po prostu ta stereotypowa właśnie legendarna praca w biurze. On jest... tą osobą do podawania kawy w biurze. To niesamowite. Tak, tak. Ona sobie tutaj w notesiku zapisuje. No, pani na pewno jest taka zmęczona, może kawusi, ona... może masaż pleców. Wiesz co ona robi? Ona przypisuje zawartość Excela do tego notatnika z jakiegoś powodu. Kawa dla mnie? No, zauważyłem, że pijesz o tej porze. A że jesteś zajęta, pomyślałam, że ci zrobię. Ja uwielbiam tego NPC-a. Uwielbiam tego NPC-a. Ja też uwielbiam tę mimikę. No proszę, jaki spostrzegawczy. No cóż, dziękuję, jesteś bardzo miły. Zawsze jestem miły dla pięknych kobiet. Jak właśnie zauważyłam, oglądając Hotel Paradise. No, ale nie był dla nich miły? A potem robił im na przykład coś takiego... Powiedz mi coś w sekrecie. Bianka zjadła gówno. No, to zostanie ze mną na zawsze. Ej, słuchajcie wszyscy, bo Bianka! Ty co się śmiejesz? Zawsze jestem miły dla pięknych kobiet. Nowy cię podrywa. Po prostu jest miły. Po prostu Łukasz ma taką cechę, że on podrywa wszystko. Już jakby nieważne. Tylko, już jak leci. Cyk, cyk, cyk. Bo on wie o tym, że on generalnie, jak się zacznie odzywać, to już są małe szanse, więc on po prostu startuje do każdego. Słuchaj, jak strzeli 1000 razy, to w końcu trafi, tak? Tak. Nie żartuj sobie. Wykorzystaj to. Co? Jak?
Miałaś ostatnio tyle stresu z Jarkiem. Czemu wszyscy wokół ją nagabują? Nic jeszcze temu mężowi nie jest udowodnione. Właśnie, ale też ona siedzi tutaj na przerwonym i mówi, że no miałeś tyle ostatnio stresu z Jarkiem. I co dla ciebie rozwiązaniem jest to, to idź na Morenkę z Łukaszem z hotelu Para, tak, tak to jest rozwiązanie? Logika jest niesamowita, tutaj chłop cię zdradził, też go zdradził. No, będzie się kwita. W kodeksie Hammurabiego, oko za oko, za Morenkę za Morenkę. Nie wierzę, że to mówisz, ja mam zdradzać męża z tym łukosem? Nigdy by się nie dowiedział. Gdzieś czytałam, że 40% pracowników korporacji zdradza swoich współmałżonków z kolegami z pracy. Zawsze z kolegami, nigdy z koleżankami, tak? I rozumiem, że ta statystyka to teraz trzeba, wiesz, podbudować ją, tak? Tak. Ja nie zasilę tej zaszczytnej statystyki. A poza tym nie sądzę, żeby mi to mogło poprawić humor. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Dlaczego? A ona jest jakąś ona zdradza swojego męża? Ona cały czas ma ten plan, żeby wejść na jej stanowisko, może o to chodzi. Że chce ją zrujnować, chce ją zniszczyć, tak. Aż Pianusia się wzruszyła tym. Alicja jest w porządku. Każdy ma prawo iść na całość. No, był taki program Idź na całość, Zygmunt Heiser prowadził. Każdy tam miał prawo iść na całość. Każdy! Z Zygmuntem? Skoro jej mąż zabawia się z jakąś sekretarką, to i ona powinna zaszaleć. Norbert od początku robi do niej maślane oczy. Grzechem by było tego nie wykorzystać. No i tak działa umysł kobiety, dlatego kobiety zasługują na to, żeby... Dlatego kobiety trzeba zamknąć w klatce po prostu. Ja uważam w kuchniach. Wokół kuchni zrobić kraty i tam je trzymać. 42-latka, by wyjaśnić, czy doszło do wypadku ze sztangą, o której mówił jej mąż, spotkała się z jego kolegą z treningu. Czemu ona na tygodniu to ona w ogóle inwestyguje? Ej, słuchaj, bo pamiętasz może Maciek zrzucił tydzień temu na siebie sztangę, czy... Się coś krzywda? Masz może coś? Masz filmik z tego zajścia? No, to ja pójdę obejrzeć monitoring z siłowni. No bo Jarek ma niedługo imieniny i pomyślałam, że kupię mu coś, co mu się przyda na siłownię. Jakiś krokomierz, pulsometr, może jakiś voucher na dobre sportowe buty, no sama nie wiem. To już nie masz nic przeciwko jego treningom? A miała? No dlatego przestał ćwiczyć, że nie pasowało ci, że... Czyli jednak? Powinien być ten dźwięk taki, co wiesz, Chmielarek używał na początku swoich odcinków. Tak. To już nie masz nic przeciwko jego treningom? A miała? No fakt, rzeczywiście trochę mu marudziłam. A w sumie kiedy ostatni raz ćwiczyliście? Będzie ponad miesiąc. Miesiąc? Miesiąc? Aż miesiąc. Miesiąc? Ale powiedz mi jeszcze jedno. Ona nie mogła zadzwonić do tego gościa, musiała się z nim spotkać. Ale bo oni, widzisz, ukryte prawdy i inne takie rzeczy zawsze działają w ten sposób, że jeżeli coś jest na przykład trochę droższe do zrobienia, to wtedy o tym mówią. A jeżeli coś jest tańsze do zrobienia, jak na przykład... Podstawienie dwóch aktorów. Takiego bierzesz łebka gdzieś tam z ogłoszenia, no to wtedy już pokazują to. I oni zawsze się spotykają gdzieś w jakichś parkach. Słuchaj, spotkajmy się między blokiem 4 a blokiem 8, tam, no przy tym drzewie, wiesz którym. Za śmietnikiem. Myślę, że się podwójnie ucieszę i z prezentu, i z tego, że mu pozwala znowu wrócić do ćwiczeń. Słuchaj, ja się rozejrzę, zobaczę co nowego na rynku i dam ci cynę na fejsie. Cynę na fejsie jej da. Cynę. Ja bym wolał mieć. Tylko nic nie mów Jarkowi, że się widzieliśmy. Jasna sprawa, niespodzianka to niespodzianka. To na razie. Cześć. W ogóle to jest jego kolega z siłowni, więc dali mu torbę taką jak na siłowni. Bo on to jest akurat wraca z siłowni albo idzie na siłownię. To jest ta postać, wiesz, każda postać ma swój, jak to się nazywa? A, nie wiem. Nie artefakt, tylko aspekt, nie. Poseidon ma ten tak, trójząb. Tak, atrybut. Może? No każda postać jakiś ma torbę na siłownię. Żeby było wiadomo, każda postać ma torbę na siłownię. Nie, on ma. Żeby było wiadomo, że on jest od siłowni, żeby ci się nie pomyliło widzu, debilu. Pani była w moim mieszkaniu? Przepraszam, spieszę się. Przyłapujesz złodzieja, ale go jest uczuty. Przepraszam się. Spieszę się, nie mogę teraz. Pomogłaby pani z tym telewizorem, bo... Takie ciężki. Jestem znajomą pani męża, ale najlepiej będzie, jak on to wytłumaczy pani. Jest w domu, przepraszam, ale muszę już iść. Muszę już iść, nie mam czasu. Nie mam czasu, muszę... Zablokowała NPC-a. I wiesz, NPC po prostu powtarza frazę. Tym razem się nie wykpisz. Widziałam, że nie schodziła z góry od sąsiadów, tylko wychodziła od nas, z naszego mieszkania. Kim ona jest i co tu robiła? Tak naprawdę to jest pani Asia i ona... Ja ją wziąłem tutaj, żeby posprzątała nam w domu, wiesz? No więc, pamiętasz jak 15 lat temu była taka akcja, wyślij SMS-a, żeby adoptować dziecko? To jest to dziecko? To jest to dziecko, przyszła po alimenty. Prawie przyłapałam cię na zdradzie. A może mi powiesz, że to nieprawda, co? Że się niepotrzebnie nakręcam. Ale to była Paulina, agentka ubezpieczeniowa. Żona mojego znajomego. To?
agentka ubezpieczeniowa. Zobacz, to jest polisa na życie, którą właśnie zawarłem. Jej podpis i pieczątka. To jest, dlatego wyszła w popłochu. Tak, dlatego była tak, wiesz, umalowana. Wiesz, dlaczego wyszła w popłochu? Bo tam są jakieś drobnym druczkiem napisane, wiesz, że ta polisa nie obowiązuje, jeśli pana imię to Jarosław. I ona po prostu nie chciała, żeby go się zorientował i ją gonił. Polisa po co? Gdyby coś się stało, warto mieć jakieś zabezpieczenie. Planuję umrzeć. Jeśli doprowadzasz mnie tak do szału, że już... A może planuję ją umrzeć? Były takie historie kryminalne. Pewnie też były takie odcinki Ukrytej Prawdy. Jesteś jedyną uposażoną. Jak umrę, dostaniesz 200 tysięcy. Nie mów mi o umieraniu, nie znoszę takich rozmów. Wiem i właśnie dlatego chciałem to załatwić bez twojej wiedzy. Myślałem, że wrócisz później i umówiłem się z Pauliną na podpisanie dokumentu. Czyli to naprawdę agentka? Naprawdę. Ala, nie mam żadnej kochanki. Przysięgam ci na wszystko. Oni trzymają nas w napięciu, tak, tak, się okaże na końcu, że on na przykład śmiertelnie chory i o tym nie powiedział. Aha. Nie i on wiem, chodzi po lekarzach. Jakiś tak, i się okaże, że ona jest tą złą. No ja myślę, że ty to skrakowałeś właśnie w tym momencie. Mhm. Może tak być? To wszystko brzmi niby wiarygodnie. Żona znajomego polisa? To brzmi wiarygodnie? Tak, to brzmi. Żona znajomego agentka ubezpieczeniowa wyszła ode mnie w popłochu? Córka siostry brata, psa kochankę męża? Alicja postanowiła nie czekać i od razu porozmawiać z mężem. Spodziewa się, że po raz kolejny usłyszy kłamstwa na temat tajemniczej kobiety, która go odwiedza. No i co ja mam robić? Uwierzyć w tę polisę na życie? Nie wiem, Ala. Za mało znam twojego męża, żeby coś przesądzać. Ale znam go na tyle, żeby wiedzieć, że na pewno cię zdradza i sugerować ci, żebyś też go zdradziła. Więc wskocz do łóżka do Łukasza. Do Norberta, tak. Do Norberta, tak. W tym uniwersum Norberta. Na pewno się ucieszy, bo udało mu się jednocześnie mówić do ciebie i cię nie zrazić do siebie, więc jest to sukces. Widzisz? I tak to działa. Dali mu do przeczytania, to wtedy on nie jest taki aż wkurzający. Może nie chce chodzić z tym kumplem i zasłonił się tobą, żeby go spławić. A może chodzi gdzie indziej? No o tym nie pomyślałam. Ona generalnie ma taki problem, że ona mało myśli rzeczy, które miałyby sens. Ona myśli tylko, kiedy ktoś jej podsunie tą myśl. Zaproponuj wspólny trening i zobacz, jak zareaguje. To jest dobry pomysł. Ala, potrzebuję twój podpis. O, oni już są teraz na ty. Tak, a on, zauważ, że on zaczął od chodzenia w koszuli, teraz już ma marynarkę, znaczy się wspina po drabinie. A co z tym zapytaniem ofertowym, o którym rozmawialiśmy? Przeglądam propozycję. Dzisiaj zostanę dłużej w pracy, żeby wybrać to, co nas interesuje. Dlatego teraz idę na lunch. A może się przyłączycie? Ja nie. Ale chciałaś coś zjeść. Na pewno chętnie się do ciebie przyłączę. Dziękuję, że dbasz o mój żołądek. Dla szefowej wszystko. To jak? Idziemy razem? Widzisz, że on ma ten manicze w głosie. On jest urodzonym podgrywaczem. Mhm. Okej. Okay. Widzimy się za 5 minut w recepcji. Widzisz? Załatwiłam ci randkę. Ja mam ważniejsze sprawy na głowie niż twoje swatanie. Ale to jeśli by tej tam pracownicy zależało na tym, żeby ją wrobić w ten romans i żeby rozwalić ten związek, to dlaczego wcześniej mówiła o tym, że być może ten mąż jednak nie zdradza, tylko chodzi na inną siłownię? To taka bomba dymna? Nie, nie o to chodzi, żeby rozwalić związek, bo to jej nie interesuje. Chodzi o to, żeby był skandal w pracy, że ona się umawia na morenkę ze swoim pracownikiem. A to by był taki skandal, myślisz? Nie wiem, może tak. Nie wiem, 40% pracowników korporacji... No właśnie, więc prawie połowa, czy to był taki skandal? 42-latka opowiedziała o spotkaniu z rzekomą agentką męża koleżance z pracy. Potrzebuje rady kogoś, kto potrafi spojrzeć na sprawę obiektywnie. Nie pokazali tego lunchu. Ej, no ja na to się właśnie grzałam, żeby to zobaczyć. Ale wiesz co, bo oni tego Łukasza tam na 20 minut i tylko w tym jednym budynku. No bo on jest też taki zalatany, to jest gwiazdor. Co to ma być? Co pani tu robi? Jak wy tu weszliście? Ten dziobek to kto? Nie wiem. A może oni naprawdę okradają ten dom? No on tak wygląda, jakby chciał ukraść. Ona ciągle jakoś napotyka jakichś dziwnych ludzi, którzy w pośpiechu coś, wiesz, coś się dzieje złego w tym domu. Pani niczego nie powiedział, tak? O czym? Kim pani naprawdę jest? I dlaczego łazicie po moim mieszkaniu? Jarek też tu jest? Nie ma go. Dobra, on wprowadził ich w długi i teraz to są windykatorzy. Oni przyszli wycenić obraz, to będzie 10 złoty. Ale tutaj nie ma Andziaks w tym uniwersum. Andziaks to Andziaks, ale ojczym Andziaks. On pogrywa z windykatorami! To jest tytuł z artykułu z internetu i to jest dla mnie tak fascynujące. I my tak się wkręciliśmy ostatnio w lore ojczyma Andziaks. To jest fantastyczne miejsce. Ja uważałem, że jest bardzo sympatycznym człowiekiem, potem się dowiedziałem, że pogrywa z windykatorami. Teraz nie wiem, co mam myśleć. Dał mi klucze. Słucham? Pani Polino, o co tu chodzi? Ja zaraz panu wszystko wyjaśnię. Ty, ona sprzedaje to mieszkanie temu dziadkowi. Tak. Przepraszam za zamieszanie, ale za to wszystko może winić pani tylko Jarka.
Proszę, to jest moja wizytówka. Przepraszam Państwa na moment, ja muszę zadzwonić. A co Pan tu ma? Plan mieszkania. Przepraszam, ale ja przestaję cokolwiek z tego rozumieć. Przyjechałem zobaczyć mieszkanie. Normalna sprawa przed kupnem. Rozumiem, że jestem nie w porę, ale proszę nie mienić mnie, tylko agentkę. Przepraszam, czy pan chce kupić moje mieszkanie? Po takim przywitaniu to już sam nie wiem. Ale tak zastanawiam się, jeśli mój pomysł na to, co się dzieje z tym Jarkiem, jest faktyczny, to dlaczego sprzedałbym mieszkanie bez wiedzy? On jest w jakichś długach. Gdzieś mi się wydaje, że jest w jakichś długach. I co, że na przykład ta szrama, to może poturbowali go za to? Jarek nie odbiera, ale rozumiem, że sobie Państwo wszystko wyjaśniliście, tak? Nie, nie wyjaśniliśmy. Ja sobie nie życzę, żeby obcy ludzie kręcili się po moim mieszkaniu. No ale Jarek przecież... Ale co mnie obchodzi, co ma do powiedzenia na ten temat mój mąż? Mieszkanie nie jest na sprzedaż i do widzenia się z Państwem. Bardzo dobrze, i tak mi się tu nie podoba. Panie Bogdanie, proszę zaczekać. Nie trzeba, nie skorzystam jeszcze z Pani usług. Panie Bogdanie! Proszę zakończyć tę rozmowę na zewnątrz, proszę o klucz. Proszę zaczekać, naprawdę... Żebym Cię tu więcej nie widziała! Czaisz, że wracasz do domu, a ja próbuję komuś sprzedać nasze mieszkanie? Nie wyobrażam sobie tego, ponieważ nie mamy własnego mieszkania. Nasze wynajęte mieszkanie. Próbuję komuś sprzedać. To nie wiem, może bym cię pochwalił za zagadność. To już zaszło za daleko. Jarek by z mojej wiedzy wystawił mieszkanie na sprzedaż? No jest to dosyć niekonwencjonalna sprawa do zrobienia, tak? Tej kobiecie też nie ufam. Jednego dnia sprzedaje polisy, drugiego mieszkania. A trzeciego ucieka w popłochu. Może ona też pogrywa z windykatorami. Może oni wszyscy pogrywają. A no bo kiedy się ta sama kobieta jest jakimś pośrednikiem mieszkań, z sprzedawcą polisy? O co chodzi? Nie, no ona nie... polisa nie istnieje. Ona przyszła wcześniej po plany mieszkania pewnie, albo coś takiego. Ale wyszła f***ona jakaś. Bo może, nie wiem, zdjęcia jej nie wyszły pokoi. Nie wyszły jej. Odejdź w pokoju. Rozmowa z nieproszonymi gośćmi zdenerwowała 42-latkę. Kobieta zastanawia się, co powinna teraz zrobić. Za pośrednictwem siatki, oczywiście. Za mało jest już namącone tutaj. Zobacz, ona tu podarła te plany, tego mieszkania, tak. I ona może iść po śladach. Tak, tak, tak. Niech odpali swoje wiedźmińskie zmysły. Co moje wiedźmińskie zmysły wyczuwają? Co tu się dzieje? Jakieś krzyki słyszałam? Nie chcę rozmawiać. A co chodzi o Jarka i tę kobietę? Była tutaj, znowu widziałam. A ten facet w ogóle, kto to był? Nikt. Oj, Ala. No ale ja chcę ci tylko pomóc. Wiesz, rozmawiałam o twoich problemach z tą, z Iwoną spod siódemki. Ej, a słyszałaś, że tą Jolkę spod piątki to mąż zdradza? Naprawdę. Ty, bo ja muszę to Marysi powiedzieć. No powiedz koniecznie, słuchaj, jakbyś złapała jeszcze Henryka, to jemu też powiedz, ale Maćkowi nie mów, bo Maciek to wszystkim rozpowie! Słucham. No mówiła, że widziała ostatnio Jarka w centrum, w godzinach pracy. No ale on pracuje na Białołęce, tak? Od razu skojarzyła to, co jej mówiłam o twoich podejrzeniach, że cię zdradza. Ona ma po prostu sieć agentów w podziemiu. Ale jak możesz o mnie plotkować? No ale o co ci chodzi? To, że moje życie to nie jest tabloid. No Ala, normalne wśród sąsiadów. Słuchaj, nie słyszałeś, że Zbyszek spod szóstki to normalnie ten... Mefedron sprzedaje? Ma reflux? To był mój pomysł, a ty Mefedron od razu. Ja nie chcę z tobą rozmawiać. Dobrze, wychodzę. Tylko nie przybiegaj do mnie, ja będę chciała się wyżalić. No. Przybiegnij do Iwony, bo ona już i tak wszystko wie. Myśli, że jest kochana, podczas jej przystojny mężuś tylko strzela oczami za innymi. Żeby widziała, jak na mnie porządliwie patrzył. Wiedziałem! To powiem! Oczywiście, że tak. Tak, na pewno pani Zbigniewo, na pewno na panią też tak strzela oczami. Słuchaj, ona się zna na zgradach, tak? Ona ma doświadczenie w tej dziedzinie. Gdybym chciała, to już by był mój. Ona tak umarła, tak. Słuchaj, Nathan Marcoń też uważał, że gdyby chciał, to by tego Daro 2 pokonał, tak? No ale nie udało się! Przegrać z Darolwem! Nie, on zdecydował o tym, wiesz? Mi się wydaje, że on po prostu... Bo gdyby chciał... On nie chciał po prostu tego dnia wygrać. Nie chciał. Mi się to nie opłaca. Załamana tym, czego się dowiedziała, umówiła się pod firmą z koleżanką, by jej się wyżalić. Od miesiąca ma urlop, rozumiesz? Do biura nie chodzi, na siłownię nie chodzi, więc gdzie on jest w tym czasie? Rzeczywiście, źle to wygląda. I co rano się szykuje. Koszula, garniturek, teczka, krawacik. Żonka mu śniadanko szykuje, bo on się śpieszy do pracy. Ale to wszystko kłamstwa. Pewno jest u tej suki agentki od wszystkiego. A co z tym mieszkaniem? Ono jest wasze wspólne? Tak. No to przecież nie może go sprzedać bez twojej zgody. Musiałabyś się stawić u notariusza. Nie rozumiem. Co on kombinuje? Ja też nie.
A co z tą Beatą? Widziałaś ją? Ty lepiej mów, jak tam z Norbertem było na obiedziku. No, ja zaczynam się trochę martwić, no bo zostało bardzo mało czasu, a Łukasz też się nie pojawia, więc... Jestem fucking disgusted. Pamiętasz, jak kiedyś zbejtowałem cię na ukrytą prawdę z Olą z Serio Couple, która tam była na dwie sceny? Tak samo ja cię kiedyś zbejtowałam na odcinek z Ptaszkiem Sobą, którego było w sumie mało dość. I teraz, ale... teraz mnie znowu zbejtowałam. Dobra, ale ja nigdy nie dotarłam do takiego czegoś jak ty, żeby cię wciągnąć w odcinek, w którym jest jakaś znana osoba i ona dosłownie jest tam 10 sekund, nic więcej. A tam było, nie było. On ją wymyślił po to, żeby mieć alibi. Nieudana stażystka, która mu rzuca kłody pod nogi, żeby musiał zostawać w pracy po godzinach? Super historyjka, nie? Dobra, Ala, koniec płaczu. Musisz obmyślić plan. Powiedz szefowi, że źle się poczułam i nie wrócę dziś do biura. Idę do domu, spakuję się i jadę do rodziców. Nie pogadasz z Jarkiem? Chciałam, ale w firmie go nie ma, a komórki nie odbiera. Moim zdaniem nie ma sensu przekładać tej rozmowy. Powinnaś na niego poczekać. Może odwiozę cię do domu. Nie, dziękuję. Muszę się przejść, ochłonąć. Okej, przypadkiem spotka Jarka idąc, albo spotka Norberta. Ale mi się wydaje, że Łukasz jest zamknięty w tym budynku, więc... Tak, no myślę, że Łukasz tak, że tam jest jego rewir, że tak, ten NPC nie wychodzi jakby poza... Jest coś takiego, że jak masz na przykład questa do oddania, to ten NPC zawsze stoi w tym samym miejscu. Żadna kobieta, której mąż tak perfidnie nie okłamał, nie zrozumie, jak czułam się, gdy usłyszałam, że Jarek od miesiąca ma urlop i nie pojawia się w pracy. Ja wiem, jak ona się czuje, bo mnie mój mężczyzna kiedyś też perfidnie okłamał. Kiedyś poprosiłam Kamilkę, żeby kupił mi mój ulubiony napój w Żabce i powiedział, że jest w domu. I nie było. Nie było? Nie. Bo wypiłaś? Poprzedniego dnia. Cały mój świat rozpadł się na kawałki. Właśnie mój też! Te, jak Baty, weźcie z nią jakiegoś deala, bo już nie mogę tego wytrzymać. Nie mogę tego wytrzymać. Roztrzęsiona 42-latka wróciła do domu i kilka razy dzwoniła do męża. Mężczyzna jednak nie odebrał telefonu. A, czyli ty... to jednak nie jest taki dywan, ale tutaj leżało tyle czasu, a teraz to zauważyła? Ale ona sama to mi się wydaje, że wydarła. Toldzia, to jest wizytówka. Okej. Okay. Paulina Andruszkiewicz, słucham? Czy on tam z tobą jest? Przepraszam, ale kto mówi? Alicja Kochanowska. A, to ty. Nie wiem, o co mnie podejrzewasz, ale przez siebie straciłam dzisiaj klientów, rozumiesz? Nie obchodzą mnie twoi klienci. Jeśli on tam jest, to powiedz, żeby do mnie oddzwonił. Naprawdę podejrzewasz nas, że mamy romans? Jeżeli tak, to jesteś w ogromnym błędzie. Posłuchaj, ja mam męża, dwójkę dzieci i nie w głowie mi skoki w bok. Jarkowi po prostu pomagam. W czym? Zresztą nie mów, nieważne. No właśnie mów, to no. Może się czegoś dowiemy. Wiesz, dzwonić do jedynej osoby, która może coś powiedzieć, jest tak... I don't wanna know. Ale to ty dzwonisz. Poczekaj. Jarek mnie zamorduje, ale ja nie mogę patrzeć, jak się tak męczysz. Podejrzewam, że jest na Gdańsku 5. Czemu oni wypikali ulicę? Żebym co, po 3 latach nie pojechała tam i szukała Jarka z ukrytej prawdy? Nie, może ta ulica już nie istnieje, a może to była nazwa... Może ta na przykład ulica się nazywa K***a, ch***a, ale... Ulica K***er. Nie wiem, czy jej wierzyć. Ale pojadę pod ten adres i sprawdzę, co się dzieje. Ulica K***er, 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani do kogo? To jest jakaś rudera? Może on jest... Tak Team X, dom Team UX wygląda teraz. Może on jest jakimś szefem syna mafii? A może on jest synem szefa złomiarzy? To też możliwe. O ja od kilku lat zajęty jestem, ale zawsze możemy się jakoś dogadać. Proszę nie żartować, szukam mojego męża Jarka. A to co innego? Szefie! Ktoś do pana! Ty, oni może okradają ten dom? Może oni okradają rudery? Może oni okradają groby też na przykład? To wszystko nie ma sensu zasadniczo. Proszę mi to później, jestem bardzo zaangażowany teraz. No Beski, to dawno nie było takiego paradokumentu, żeby tak się nie można było domyślić o chłopodzie. Tak. Już dobry odcinek. Ala, co ty tu robisz? No to ja ciebie pytam, co ty tu robisz? I co ty masz na sobie? Ubranie robocze. To ja widzę, tylko nie rozumiem. Czyj to jest dom? Pracujesz tu? Skąd wiedziałeś, że ja tutaj jestem? Od tej Pauliny? To dla niej jest ten dom? Jarek,
Jarek, proszę cię, ja już mam dosyć tych kłamstw. Powiedz mi w końcu, co się dzieje. Czekaj, bo muszę w Matchmaster zagrać. Właśnie chciałam coś takiego powiedzieć, no. Że w Candy Crushu. Jarek, ja cię proszę, ja już nie mam siły na te kłamstwa. Powiedz mi, że z nami koniec. Jaki koniec? Pamiętasz, byliśmy kiedyś w tej okolicy na spacerze. Podobał ci się ten dom. Mówiłaś, że chciałabyś w takim wychowywać dzieci. No pamiętam. No to proszę, jest twój. Czyli on jej po prostu... On jej remontował dom cały ten czas. Kupił jej dom i remontował jej dom. Tak, wymarzony dom. I dlatego chce sprzedać mieszkanie. Czyli Jarosław się okazał po prostu najszczerszą z najszczerszych, milszych dusz. Ale uważam, że ruch z tym, że wystawił to mieszkanie na sprzedaż przed wszystkim, był bardzo głupi. Jakby, no czego się spodziewał? On już dał radę to kupić, więc... Tak, no. Więc czego się spodziewał, że ta żona nie zauważy, że jej wynoszą meble? Słucham? Kupiłem go dla ciebie. Ale powiem ci, że moje romantyczne serduszko myśli sobie, to so cute, że ona po prostu powiedziała kiedyś, że o, w takim domu mogłabym mieszkać, tak mi się podoba, i on to tak bardzo zapamiętał i zaplanował wszystko, żeby ten dom jej kupić. To jest so cute. To jest bardzo cute, tak. To jest bardzo cute. Co na mnie patrzysz? Żebyś pamiętał. No, pamiętam, jak powiedziałeś, że ta kawalerka gdzieś tam, wiesz, w Gliwicach to ci się podoba tak bardzo, no. W Skryszewie, Kamil, w Skryszewie. Paulina szuka kupców na nasze mieszkanie. Jak nas nie ma, to pokazuje je ludziom. Myślę, że niedługo powinno się udać je sprzedać. Kiedy ty zamierzałeś mi o tym powiedzieć? No właśnie chciał, żeby to już było gotowe, żeby on tak, wiesz, zasłonić jej oczy, wziąć ją za rękę, powiedzieć, patrz, kochanie, to dla nas zrobiłem. No dobra, ale on to wszystko zrobił też tak... w pewien sposób nieudolnie, że ona... No wiesz... nieudolnie, ale to jest romantyczny gest. Bo nawet nie chodzi o to nawet, że wiesz, że on kupił to, ten dom, ale że on własnym sumptem tak właśnie, wiesz, z całym sercem to remontuje dla niej, to jest so cute. Tak, ale wprowadził ją w to, że ona była o krok od zdradzenia go z Łukaszem z hotelu Paradise. Nie, to ta koleżanka z pracy w to wprowadzała. Tak, ale poniekąd to jest efekt motyla. Dupy chyba. Łukasza. A to dlatego wziąłeś urlop, żeby tu być? Wiesz, że mam smykałkę do budowlanki. No, nadzorowałem ekipę, a przy okazji sam trochę działałem. Robota szła od rana do wieczora. To dlatego nie było cię w domu. Dobra, wszystko rozumiem. Rozumiem absolutnie wszystko, co nie? W tym całym jego tutaj scenariuszu, planie i tak dalej. Ale dlaczego akurat tego kumpla z siłowni okłamał, że żona mu zabrania przychodzić? Zamiast powiedzieć tak, mu, to bez sensu jest. Słuchaj, stary, no bo remontuję dom dla żony i nie mam teraz czasu na siłownię chodzić. To jest jakby najmniejszy problem, po co go okłamywać? Nie wiem i nie wiem, dlaczego wymyślił sobie akurat, że uczy jakąś Beatę, a nie na przykład jakiegoś Rafała. Przecież ona by o wiele lepiej to zniosła, gdyby to wymyśloną postacią był jakiś, nie wiem, Zenek, a nie Beata. Albo gdyby ogólnie wymyślił na przykład coś jeszcze innego, że o, były zwolnienia i mam więcej roboty teraz ja. Nie wiem, cokolwiek. No, żeby to była kobitka, no nie? On wymyślił sobie młodą, atrakcyjną kobietę. Więc jakby... Nigdy nie byłem dobrym kłamcą. Teraz, gdy na to patrzę, to nie dziwię się Ali, że podejrzewała mnie o zdradę. Trochę głupio to wykombinowałem. No trochę głupio, ale no, romantycznie, ale, tak? No, ale miłość to jednak piękna rzecz. Miłość to jednak piękna rzecz, ale to już nie będzie żadnego twistu, tutaj już tyle, już nic nie mam. Nie, no już do domu idziemy. Kupił dla mnie dom, bo mu kiedyś powiedziałam, że mi się podoba? Na tą altaną będziecie musieli popracować. Kochanowscy wyjaśnili sobie wszystkie nieporozumienia i pogodzili się. Kończą remont wymarzonego domu. Ale nie pokażemy wam tego, bo to już by było za dużo budżetu, więc niech się przechadzają parkiem. Bo musieli wtedy naprawdę wyremontować ten dom, więc... A to nie ten program. Nie, nie, nie. No grzechem byłoby mieszkać na tylu metrach kwadratowych we dwoje. To może od razu zrobimy sobie trojaczki? A może rok po roku po jednym? A może psa po prostu? Wiesz co, chciałbym, żeby Ukryta Prawda zrobiła taki bardzo odważny ruch i teraz, kiedy oni chodzą po tym parczku, jest tak romantycznie sielsko, żeby nagle wyszła jakaś typia i powiedziała: Jarek! O, tak tęskniła. I koniec, kat, do widzenia! Tak, tak, koniec jest na jego twarzy, która jest przerażona. Aha. No, no to by było coś. Ty, albo wychodzi z krzaków Łukasz i mówi: Jarek, jak dobrze cię widzieć, kat, do widzenia, zamykamy czarny ekran. Nie, bo Łukasz nie byłby w stanie tego zagrać. Tu mnie masz. Z tej strony Klara Sobiera, ja dzwonię z działu wsparcia ekologii. No to mamy kupca. O, dobrze, że Paulina chciała się zająć sprzedażą po tym, jak ją potraktowałam. No, to jest fajna babka. Oczywiście nie taka fajna jak ty. Nie jestem o nią zazdrosna. A powinnaś. Pójdziemy do jakiejś knajpki. W końcu znowu mamy co oblewać. Ej, a nie wytłumaczyli w sumie tego, jak oni byli na tej kolacji? Zadzwonił ten jego majster i powiedział: kupie, bo tu kibel wybierał, ja nie rozumiem, jak to zrobić, kupie, weź przyjeżdż, i tak to i było. Tak to się skończyło. Znaczy, dużo tutaj było niewyjaśnionych sytuacji, jakichś tych nie do końca jasnych, dlaczego tak się stało, jak się nie stało. Więc istnieje możliwe, że jednak ją zdradza i to wszystko zostało, wiesz... To... Ukartowane. Na szybko kupił ten dom. Dziękuję ci bardzo za nagrywanie ze mną. Nie ma za co. Po więcej Ukrytej Prawdy i tym podobnych zapraszam do mnie. Kamil Sus Content.
dziękuję pianist za to, że nie krzyczałaś podczas nagrywania. Tak jest, była bardzo grzeczna. I wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w niedzielę na hotelu Paradise. Fajna ukryta prawda była, no. Szkoda, że na swoim kanale! Teraz przez pół roku nie mogę robić paradokumentów, bo mi to mi smaży mózg. Czajcie, ona nie umie tego znieść.